Cześć! Czy wiesz, że rok ma 12 miesięcy? A czy umiesz wymienić je wszystkie po kolei? Jeżeli nie, to zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka, bo dziś poznasz wszystkie miesiące! No to zaczynamy! Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. A teraz opowiem Ci kilka ciekawostek o każdym miesiącu. Styczeń. W styczniu rozpoczyna się nowy rok. W wielu krajach tradycją jest witanie nowego roku hucznym pokazem fajerwerków. W styczniu obchodzimy Dzień Dziadka i Dzień Babci. Powiedzenie na styczeń to: styczeń rok stary z nowym styka, czasem zimnem do kości przenika, czasem w błocie utyka. Luty. Luty jest najkrótszym miesiącem w roku. W lutym w wielu krajach świętuje się Dzień Zakochanych. Tradycją tego święta jest wręczanie walentynek z wyznaniem miłosnym, ale nie tylko. To dobra okazja do tego, aby powiedzieć komuś coś miłego. Powiedzenie na luty to: gdy w lutym mróz mocno trzyma, będzie krótka zima. Marzec. W marcu obchodzimy pierwszy dzień wiosny. Tego dnia występuje równonoc, czyli zjawisko polegające na tym, iż dzień i noc mają taką samą długość. Powiedzenie na marzec to: w marcu jak w garncu. Kwiecień. Kwiecień jest najbardziej pogodowo zmiennym miesiącem. W kwietniu pogoda może być zarówno zimowa, jak i w pełni wiosenna. W kwietniu przyroda budzi się do życia. W kwietniu obchodzimy najważniejsze święto ekologiczne, czyli Światowy Dzień Ziemi, naszej planety. Powiedzenie na kwiecień to: kwiecień plecień, bo przeplata. Trochę zimy, trochę lata. Maj. Maj jest uznawany przez wielu ludzi za najpiękniejszy miesiąc w roku. Wszędzie jest mnóstwo cudownie pachnących kwiatów, do życia budzą się owady. W maju świętujemy w naszym kraju bardzo ważny dzień – Dzień Matki. Jest to święto wszystkich mam. Powiedzenie na maj to: ciepły kwiecień, mokry maj, będzie zboże jako gaj. Czerwiec. W czerwcu zaczyna się lato. Zaczyna robić się bardzo ciepło. 1 czerwca jest bardzo ważne święto wszystkich dzieci. Dzień Dziecka! Powiedzenie na czerwiec to: czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące. Lipiec. Lipiec to pełnia lata. Dni są upalne, a noce niezwykle ciepłe. Dzieci mają wakacje i nie uczęszczają do szkoły. W lipcu obchodzony jest Dzień Przyjaźni. Powiedzenie na lipiec to: w lipcu upały, styczeń mroźny cały. Sierpień. W sierpniu nadal trwają wakacje. W sadach i ogrodach zaczynają się zbiory z krzewów i drzew owocowych, na przykład gruszek i śliwek. Powiedzenie na sierpień to: kiedy sierpień przychodzi, reszta zboża z pola schodzi. Wrzesień. Wrzesień to koniec wakacji i czas powrotu dzieci do szkoły. W lasach zaczyna się grzybobranie. Z drzew spadają kasztany. Powiedzenie na wrzesień to: jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień. Październik. W październiku robi się już znacznie chłodniej. Ostatniego dnia października dzieci na całym świecie świętują tak zwane Halloween.
przebierają się za różne straszne postaci i bawią się w zabawę, cukierek albo psikus. Robią także lampiony z wydrążonych dyń. Powiedzenie na październik to: gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. Listopad. W listopadzie prawie wszystkie liście opadają już z drzew. Wielkimi krokami zbliża się zima. Temperatury w dzień są niskie, a w nocy często pojawiają się przymrozki. Powiedzenie na listopad to: deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe. Grudzień. Grudzień to magiczny czas upływający w zimowo-świątecznej atmosferze. W grudniu rozpoczyna się kalendarzowa zima. Ze względu na święta Bożego Narodzenia oraz Sylwester, grudzień jest ulubionym miesiącem wielu ludzi. Powiedzenie na grudzień to: w pierwszym tygodniu grudnia, gdy pogoda stała, będzie zima długo biała. Powtórzmy wszystkie miesiące jeszcze raz! Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Czas na quiz! W którym miesiącu obchodzimy Dzień Wiosny? W marcu czy w listopadzie? Tak, w marcu! W którym miesiącu obchodzimy Halloween? W październiku czy w czerwcu? Tak, w październiku! W którym miesiącu obchodzimy Dzień Dziecka? W grudniu czy w czerwcu? Tak, w czerwcu! To już wszystko w tym odcinku. Zostaw łapkę w górę, jeżeli Ci się podobał. Do zobaczenia, pa, pa! Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach.